W obecnym rozważaniu zwróćmy się ponownie do Boga, który jako Pan nieskończonego majestatu chciał się stać także Bogiem przymierza. Oto słowa prefacji czwartej modlitwy eucharystycznej. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, Ojcze Święty, albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym, Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki, mieszkając w niedostępnej światłości. Tylko Ty, Boże, jesteś dobry i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje stworzenia dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy aniołów, którzy służą Tobie dniem i nocą, a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza nieustannie cześć Tobie oddają, łącząc się z nimi razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem i wielbi Cię przez nasze usta, z radością wysławiamy Twoje imię. Od tych słów zaczyna się modlitwa eucharystyczna, która uwielbiwszy w nich Boga nieskończonego majestatu, roztacza z kolei wobec eucharystycznego zgromadzenia tajemnicę przymierza, obraz Boga przymierza. Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, bo jesteś wielki i w mądrości i w miłości stworzyłeś wszystkie swoje dzieła. Ty stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo swoje i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu, jako Stwórcy, rządził wszelkim stworzeniem. Jest rzeczą znamienną, iż czwarta modlitwa eucharystyczna wysuwa niejako na pierwszy plan owe pierwotne przymierze zawarte z Bogiem stworzenia i zwięźle opisane w pierwszych trzech rozdziałach Księgi Rodzaju. Potem tylko krótko mówi o wielu przymierzach, które Bóg zawierał z ludźmi i które były przygotowaniem do tego ostatecznego, jakie dokonało się z ludzkością poprzez wcielenie swego współistotnego Syna. Wiele racji przemawia za tym, abyśmy właśnie w naszych czasach rozważali to pierwsze przymierze, które zostało zawarte z człowiekiem, rzec by też można z człowieczeństwem, w pierwszym człowieku, w owym primus Adam. Właśnie on, primus homo deterateremus, pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, doczekał się spełnienia w drugim przymierzu, gdy Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Secundus homo de celo, celestis, drugi człowiek z nieba, niebieski. Zatrzymajmy się więc przy tych wielkich liniach przymierza nakreślonych w objawieniu pomiędzy Księgą Rodzaju a listami świętego Pawła. Zasadniczym problemem staje się tu wyjaśnienie, dlaczego Bóg nieskończonego majestatu, Pan stworzenia, staje się Bogiem przymierza. Święty Jan odpowiada: tak umiłował świat. O tej miłości czytamy już w pierwszych wersetach Księgi Rodzaju. Miłość chce dobra, chce bezinteresownie. Łaskawa jest, jak powie święty Paweł, i miłość tworzy dobro. Gdy otwieramy Księgę Rodzaju, już w pierwszym rozdziale napotykamy co krok na prawdę. Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. Niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasienie, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak, a Bóg widział, że były dobre. Ten opis zajmuje cały pierwszy rozdział, na jego końcu znajdują się takie słowa: a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Dlatego też we wszystkich okresach rozwoju ludzkiej myśli rozważanie ontologii świata, problem bytu, musi się łączyć z rozważaniem dobra lub wartości aksjologii świata. Taka jest struktura stworzenia i charakter ludzkiego umysłu, który by bez względu na to, z jakichkolwiek by wychodził założeń, zawsze ostatecznie potwierdzi prawdę stworzenia zawartą w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Nawet wówczas, gdy człowiek swoją refleksję o świecie skoncentruje na procesach ekonomicznych, gdy będzie zastanawiał się nad funkcjami wartości i nadwartości, nawet wówczas,
dopóki zachowuje cały realizm myślenia i rozumowania, chodzi po tej płaszczyźnie. I widział Bóg, że było dobre. To widzenie jest pierwsze. Ono kontynuuje byt i dobro i zabezpiecza jego trwanie. Conservatio est continua creatio. Zachowanie jest tworzeniem w ciągłości. Widzenie i działanie człowieka jest zawsze wtórne. Zawsze przychodzi do gotowego. Zawsze zastaje byt i wartości już ukonstytuowane. A jeśli określa człowieka panem tego, co zastaje, to tylko i wyłącznie dlatego, że już wcześniej człowiek został tak nazwany i tak usytuowany w świecie i wobec świata. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Byt przygodny nie jest bytem koniecznym. Stworzenie nie jest absolutem. Dobroć stworzenia, aksjologia rzeczywistości, tej właśnie przygodnej, niekoniecznej rzeczywistości, ujawnia miłość jako motyw. Miłość jest motywem stworzenia, jest także motywem przymierza. Można powiedzieć, że w przymierzu spotykają się u samych podstaw odwieczny plan zbawienia jako konkretyzacja miłości Boga w stosunku do człowieka, transcendencja człowieka w stosunku do całego stworzenia. Już w pierwszym rozdziale i w pierwszym opisie stworzenia, które w świetle krytyki biblijnej wydają się właśnie późniejsze, gdy chodzi o samo powstanie tekstu, Bóg, Elohim, stworzył człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. W porównaniu z tym opisem, Elohisty, opis rozdziału drugiego, Jahwisty, który wedle krytyki biblijnej jest wcześniejszy, gdy chodzi o powstanie tekstu, zdaje się bliższy współczesnym tendencjom ewolucjonizmu. Wtedy to Jahwe, Bóg, ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. W ślad za tym idzie szczegółowy opis stworzenia kobiety i ukonstytuowania pierwszej wspólnoty ludzkiej, Vaticanum Secundum. Powie pierwszej communio personarum, komunia osób ludzkich. Do pewnego stopnia owo pierwotne i podstawowe przymierze kształtuje się wraz ze stworzeniem. Kształtuje się na podstawie tego jednego zasadniczego źródła, to jest bezinteresownej miłości, której fundament wyrazi się w tomaszowej filozofii i teologii dobra poprzez adagium, bonum est diffusivum sui, zasada dobro promieniuje samo z siebie. Właśnie tak. Bóg nieskończonego majestatu, ipsum esse subsistens, dzieli się dobrem istnienia na różnym stopniu doskonałości, niejako je rozlewa, diffundit, w dziele stworzenia. Czyni to, ponieważ jest nie tylko wszechmocą, ale jest zarazem miłością. Kiedy w tym procesie stworzenia, który od strony skutków przybiera postać jakiejś ewolucji świata, trudno nie dostrzec tego już w Księdze Rodzaju. Dochodzi do momentu stworzenia człowieka. Wówczas ten, który jako ipsum esse subsistens jest zarazem całą pełnią bytu osobowego, postępuje niejako krok dalej na tej samej drodze wytyczonej wedle zasady bonum est diffusium sui i stwarzając istoty ludzkie na obraz i podobieństwo swoje. Zawiera z nimi przymierze. Bóg stworzenia staje się Bogiem przymierza, a dzieje się to wedle tej samej logiki, która od początku kieruje dziełem stworzenia. Jest to logika miłości. Może właśnie to, o której kiedyś powie Pascal, serce też ma swoje racje. Właśnie le cœur, serce. W całym opisie Księgi Rodzaju czuje się serce. Nie mamy przed sobą wielkiego konstruktora świata, demiurga. Mamy wielkie serce. I nie będziemy też później zaskoczeni, gdy Chrystus powie: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Tego żadna kosmogonia, ani żadna kosmologia filozoficzna w przeszłości
czy też żadna współczesna teoria kosmologiczna nie są zdolne wyrazić. To zawiera się tylko w Księdze Rodzaju. Objawienie miłości, która przenika świat od samych korzeni stworzenia. Elementem tego przymierza jest i to, że ziemia została poddana człowiekowi. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem i nad wszelkim zwierzęciem naziemnym. To początek ludzkiego panowania, ale w perspektywie jest wszystko to, co człowiek potrafi stopniowo wydobyć z ziemi, odsłaniając przy pomocy swego rozumu ukryte w niej wartości i siły. Nawet kiedy za naszych dni ten człowiek ruszy w kosmos, stanie się to w wyniku otrzymanego w tym pierwszym przymierzu panowania nad Ziemią. Jej zasady umożliwia mu podbój kosmosu. Jednakże sens przymierza idzie dalej, głębiej niż wszystkie zasady materii otwierające się na przenikliwości ludzkiego umysłu. Przymierze pochodzi z wielkiego serca, z miłości Boga do człowieka. Przymierze buduje się równocześnie na prawdzie, zakorzenia się w tym, co jest rzeczywiste, a przeto prawdziwe. Pan Bóg dał człowiekowi rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możecie spożyć według Twego upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno Ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Tak więc staje wobec człowieka od początku owo drzewo. Drzewo poznania dobra i zła, symbol ludzkiej istoty, znak ograniczenia, które ściśle łączy się ze stworzonością. Ale jest to także jakieś pogranicze, wedle którego musi się kształtować rozwój osoby, właśnie dlatego, że jest stworzona na obraz i podobieństwo Boga, że jest na ten obraz i podobieństwo stworzona, a nie ustawiona poza dobrem, złem. Jakby tego życzył sobie Nietzsche i inni rzecznicy bezwzględnej autonomii człowieka. Oto drzewo poznania dobra i zła, symbol bytu i wartości, pierwsza i podstawowa wartość tych granicznych sytuacji, których tak wiele odkryje w ludzkim bytowaniu współczesna filozofia egzystencjalistyczna. Drzewo poznania dobra i zła zostało zespolone z symboliczną więzią z drzewem życia, co okaże się w dalszym rozwoju wydarzeń składających się na objawioną prawdę początków człowieka. Wszystko to razem określa pierwotną strukturę tego pierwszego i najbardziej podstawowego przymierza. Ze strony Boga przymierze to było zarazem darem łaski, ze strony człowieka, mężczyzny i niewiasty, stanem pierwotnej sprawiedliwości i szczęścia. Trudno tutaj przeprowadzić szczegółową analizę tego stanu. Wiadomo, że jest to jeden z najbardziej pasjonujących tematów teologicznych, jednak nie ogranicza się on tylko do tej dziedziny. Kiedyś pewien filozof, który nie był katolikiem, powiedział mi: właściwie nie mogę się oderwać od lektury i refleksji w zakresie trzech pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Zdaje mi się, że istotnie bez tej źródłowej refleksji nad podstawowym faktem tam zawartym trudno zrozumieć człowieka i świat. Może to zabrzmi dziwnie, ale uważam, że nie można ze zrozumieniem czytać ani Sartra, ani Marksa, jeśli się nie przeczytało i nie przemyślało dogłębnie trzech pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Są one kluczem do zrozumienia współczesności w jej korzeniach, w jej radykalnych i przez to dramatycznych zarówno w afirmacjach, jak i negacjach. Do negacji powrócę w dalszej części moich rozważań. Trzeba podkreślić, że analiza owego pierwszego przymierza, a wraz z tym ów pierwszy obraz Boga przymierza, stanowi nieustający powód do zabierania głosu na temat Kościół i świat. To działanie nie było przypadkiem, lecz logiczną konsekwencją pracy Soboru, która, jak w pierwszej swojej encyklice stwierdził nasz Ojciec Święty, miała służyć pogłębieniu świadomości Kościoła u podstaw wszelkiego dialogu. Właśnie dlatego trzeba sięgać do podstaw, do początków samego dialogu człowieka z Bogiem, a raczej Boga z człowiekiem, co się wyraziło w przymierzu. I zdaje się, że zrozumienie tego właśnie pierwszego dialogu
i pierwszego przymierza jest nam szczególnie potrzebny w czasach, w których żyjemy, ponieważ ludzkość coraz bardziej obnaża korzenie wszelkiej, a szczególnie swojej własnej egzystencji. A może dlatego, że znajdujemy się na jakimś nowym przedpolu, esatologię zaś, sprawy ostateczne, rozumie się w pełni wówczas, gdy sięga się do początku, do spraw najpierwszych. One noszą już w sobie jakiś zarys spraw ostatecznych. Podobnie jak w rozwoju rośliny czy człowieka, embrion nosi już w sobie zarys zarówno dojrzałej istoty, jak i starca. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi, głosi czwarta modlitwa eucharystyczna. Wiemy dobrze, o jakich przymierzach mówi. Tak więc Księga Rodzaju od rozdziału 11, a ściślej od rozdziału 17 informuje nas szczegółowo o przymierzu z Abrahamem. Jest to nie tyle przymierze z człowiekiem na gruncie jego człowieczeństwa, jak w pierwszym przymierzu, ile przymierze z ludem, któremu Abraham daje początek. Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ mi i bądź nieskazitelny. Chcę bowiem zawrzeć moje przymierze między mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo. Zarazu jest to jednakże przymierze raczej z rodem niż z ludem. Zdecydowanych wymiarów przymierza z ludem nabierze ono poprzez Mojżesza. W całości zaś przymierza z rodem i ludem jest zorientowane w stronę ostatecznego przymierza z człowiekiem, to znaczy z całą ludzkością. W odwiecznym Synu Bożym jest to definitywny wymiar przymierza. Bóg przymierza, Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak napisał apostoł. Owo słowo Ojciec jest tu najważniejsze. W całkowitym objawieniu ojcostwa zawiera się pełnia, doprowadzona do końca weryfikacja tego przymierza, które ukształtowało się już razem ze stworzeniem człowieka. Jednakże na tej płaszczyźnie nie przetrwało. Musiało się ukształtować na nowo poprzez odkupienie. O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki odkupiciel, śpiewa diakon w Exultet. Liturgia zaś czwartej modlitwy eucharystycznej rozwija dalej myśl o Bogu przymierza w tych słowach. Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów, zesłałeś nam jednorodzonego Syna swojego, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, jeńcom wyzwolenie, a smutnym radość. Aby wypełnić Twoje postanowienie, wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie, abyśmy już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Od Ciebie, Ojcze, zesłał Ducha Świętego jako pierwszy dar dla wierzących, aby spełniając swoje dzieło na świecie, doprowadził go do pełnej świętości. No, oto ostateczny obraz przymierza, oto pełna prawda o Ojcu, który jest Bogiem przymierza. Ku tej prawdzie podprowadza nas Pismo Święte, objawienie interpretowane w świetle adagium bonum est difficivum sui, choć może w większym stopniu prowadzi nas do tego suma myśli o ojcostwie, które jest najgłębszą tajemnicą Boga i równocześnie Jego otwarciem, poniekąd widzialnością w Synu. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Kościół natomiast świadom głębi tego przymierza powie o sobie na soborze, że jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Wszyscy ludzie są objęci tym sakramentem jedności. Pomyślmy o jego głębi i mocy. Przypomnijmy sobie o tym szczególnie my, którzy sprawując codziennie Eucharystię, wyznajemy i głosimy to nowe i wieczne przymierze. Kiedy przyjmujemy Boga w tym sakramencie, to zarazem On nas przyjmuje. Bóg nieskończonego majestatu jest blisko nas. W tym cudownym sakramencie pozwala nam dotykać się i spożywać. On przyjmuje każdego z nas. Pomaga się podnosić ciągle na nowo,
i potwierdza naszą wielką godność. Naprawdę, Bóg nieskończonego majestatu jest prawdziwym Bogiem przymierza.